Rafał Zmalarz, reprezentant Spartana Jasło. No i zawodnik niezwykły, bo tak naprawdę od najniższego szczebla awansowałeś z Euroleague HFO do walki zawodowej. Dla Ciebie to jest duży przeskok, tak w porównaniu do tych pojedynków, które miałeś wcześniej? Tak, teraz jest zupełnie inaczej, jest dużo więcej stresu. Te przygotowania są jednak mocniejsze, tak? Bo to jest pierwsza walka zawodowa. Opłaciłem to, no, dużo w potów to przy tym wypłaciłem, ale... Było warto, jednym słowem, natomiast słuchaj, walki zawodowe to są jednak już całkiem inne walki. Walczysz bez ochroniaczy, powiedz w jakiś sposób, bo czasami to potrafi paraliżować, że tych ochroniaczy nie ma i piszczel uderza o piszczel. Tak, ale moi koledzy z klubu walczyli i mówili, że jednak ta adrenalina działa, wiadomo, maści się różne stosuje, tak, przeciwbólowe i tego tak bardzo nie czuć, dopiero po walce to się odczuwa, dzień po walce, więc raczej się tym nie przejmuję za bardzo, nie działa to na mnie. To pierwszy ten test tego stresu miałeś dzisiaj, trening medialny, więc trochę ludzi było, trochę ludzi kibicowało. Powiedz, jak takie wystąpienie publiczne w swoim przypadku, że tak powiem, wiązało się z dużym stresem? Tak, na początku przed wyjściem do ringu zawsze to jest stres, ale gdy już się wchodzi do ringu, to jednak to jest zupełnie inny świat niż na zewnątrz, tak? Ten stres tak się niweluje do praktycznie do zera, tak? Nie myśli się o tym, tylko myśli się o tym, żeby jak najlepiej wypaść, tak? Do siebie z dobrej strony pokazać. No właśnie, twój przeciwnik, coś ci wiadomo na ten temat? Kim jest ten zawodnik, czy raczej wszystko to już trener ogarnia? Tak, walczyłem już z nim, swoją drugą walkę bodajże w karierze, ale niestety przegrałem, teraz mam z nim rewanż i to dodatkowo też motywuje. Tak? Znam mniej więcej, mam tą walkę nagraną, mogę ją przeanalizować, tak? Już różnica klas myślę, że jakaś jest. Znaczy różnica pomiędzy mną wtedy, a mną teraz jest znaczna. Słuchaj, walczysz gdzieś tam od początku, jesteś związany z organizacją HFO, czy to amatorsko, czy zawodowo. Twoim zdaniem to jest najlepsze miejsce, przynajmniej w tej części Polski, do rozwoju kariery, jeżeli chodzi o bycie kickboxerem? Tak, bo teraz organizacja HFO bardzo się rozwija, tak, jest o niej głośno, idzie wielkimi krokami do przodu, tak, nie wiem, tyle. Dobra, no to w takim razie, Rafał, czekamy na twój pojedynek, miejmy nadzieję, że będzie to walka godna walki na dużej polskiej gali. No i życzę i tobie, i przeciwnikowi twojemu, żeby ta walka wszystkim skradła serca, bo wtedy już wynik jest mniej ważny, jeżeli walka naprawdę porywa tłumy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.